Niedzielne burze mocno pokrzyżowały świętowanie w Ocicach, gdzie na boisku sportowym miejscowa koniczynka obchodziła jubileusz 25-lecia istnienia. Z tej od 12 jesteśmy tutaj wszyscy na stadionie, od 13 udało się uruchomić, że tak powiem w cudzysłowie, turniej piłkarski. Drużyna nasza, czyli oczywiście gospodarz Kończynka, old boye naszego klubu, plus dwie drużyny, takie troszkę, jak ja to mówię w cudzysłowie, egzotyczne dla nas, bo tu jest Nawojowa team i drużyna Ogień Sękowa, to są to drużyny, które przyjechały do nas, mają ponad 150 km. Bardzo zadowoleni. Zapoznaliśmy się z nimi, będąc na turnieju tam 3 tygodnie temu, na turnieju właśnie, który organizowała drużyna Sękowej. I tak postanowiliśmy, że sobie coś po prostu tutaj odmienimy, tak? Że nie będziemy we własnym gronie tutaj jak zwykle grać, tylko zaprosimy drużyny, które no, dla nas takie, jak ja już wcześniej powiedziałem, egzotyczne. Mecze ile trwały? To wszystkie mecze trwały 2 razy 20 minut plus 5 minut przerwy. No z tego co widzimy, no wszyscy zadowoleni, chcieli nawet w tym deszczu dograć. Powstała w 1994 roku Koniczynka. Założona została przez zawodników, którzy grali w nieistniejącym już zespole z Miechocina oraz działaczy z Ocic. Początkowo klub nosił nazwę OKS Ocice. A potem była po prostu od 96 Koniczynka Ocice, w związku z tym, że wtedy Krzysztof Guciu Warzycha, Polak, grający w Panathinaikosie Ateny, razem z Józefem Wandzikiem dobrą robotę robili w Lidze Mistrzów za Ajaxem Amsterdam. No i tak jakoś nas wtedy natknęło tutaj ludzi okolicznych, którzy, że tak powiem, grali, trenowali w klubie, żeby zmienić tą nazwę i przyjęliśmy tą nazwę Koniczynka, tak? I od tego czasu jest Koniczynka Ocice. 25 lat istnienia Koniczynki to 15 lat gry w A-klasie oraz 10 w B-klasie. Przy okazji tak zacnego jubileuszu zapytaliśmy działaczy klubu o życzenia na następne ćwierć wieku. Tak przewrotnie powiem, chyba pogody, to jest raz, a tak poważnie mówiąc, no pewnie awansu, bo myślę, że ta klasa to powinna być taka najmniejsza rzecz, która tutaj powinna być w Koniczynce, bo myślę, że z samą grą, tutaj jakimiś warunkami i w ogóle drużyną zasługujemy na to, żeby po prostu grać w tej klasie. Mi się wydaje, że to chyba taka jedyna rzecz, która nam w tej chwili, o czym, że tak powiem, marzymy w cudzysłowie. No wiadomo, no, każdy klub ma jakieś ambitne cele i z roku na rok gramy o jak najwyższą stawkę. W tym roku było drugie miejsce w B-klasie, w podokręgu Stalowa Wola. No, można powiedzieć, była lepsza drużyna, która awansowała, ale może za rok awansujemy do A-klasy, w której graliśmy 15 sezonów, więc... No właśnie, no powiem tak, stadion z roku na rok pięknieje, staramy się, żeby wiadomo, to też, że tak powiem, ta wizytówka osiedla Ocice i też naszego miasta w jakiś sposób rosła, więc no, na tym nam przede wszystkim zależy, tak, i żeby też młodych ludzi trochę przyciągnąć do sportu, bo nie ukrywamy, że no niestety z tym trochę jest trochę gorzej ostatnio, w sensie młodzi się mniej garną, tak jak kiedyś, jak pamiętam za moich czasów, że raczej się grało w piłkę niż siedziało i nic nie robiło, tak, więc no mamy nadzieję, że też młodzi, czy to w takich osiedlowych klubach, czy w wyższych ligach będą starali się, no, tym sportem jakoś zapałać miłością do tego sportu, tak? No i żeby im to zostało, tak? Bo sport kształtuje w jakiś sposób życie. Czego możemy życzyć na następne lata? No tylko awansu. Tylko awansu, bo jak zwykle jak rozmawiamy, to zawsze mówimy o tych samych rzeczach, czyli o tym, żeby awansować. No niestety, no nie udało nam się po tych 3 latach w A-klasie, spadliśmy. Uważam, że organizacyjnie jesteśmy tutaj naprawdę silnym zespołem w regionie, bo infrastruktura, jak wszyscy widzą, tutaj co rok się polepsza. Ten nasz obiekt skromny, ale naprawdę taki solidny, zasługujemy na to, żeby grać wyżej niż w B-klasie. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem wcześniej, nie robimy tragedii z tego wszystkiego. Gramy w B-klasie, szanujemy, to jest tylko sport, szanujemy wszystkich przeciwników, z którymi mamy grać. No i grunt, że po prostu trzymamy się razem, nie tracimy tutaj liczebności, jeżeli chodzi o kadrę zawodników, tylko cały czas nas, że tak powiem, nawet przybywa.